patrząc na Stanisława, chciałabym z nim porozmawiać o tej samotności, że jednak dwoje ludzi to jest bardzo piękna rzecz. Dzień dobry. Witam. Proszę. Czyli chwilę sobie spędzimy, tak? Tak. Przy dobrym szampanie. Mówią, że latem też dobry jest. Myślę, że zawsze jest dobry. Od nastawienia też dużo zależy, od samego siebie. Ja piję mało alkoholu, wręcz bardzo mało, więc umoczę usta, żeby spróbować, jaki jest. No to i tak pozostanie przy tym, wygadza się. A to jest taki bardzo delikatny. To jest taki jak, no, taki symboliczny. Czyli już proponujemy? Możemy rozpocząć od tego właśnie, za spotkanie najlepszego. Jak już usiadłam i spojrzałam w oczy, i dużo z oczu można wyczytać, i w tych oczach właśnie widziałam tą głębię duszy. Czym tak się zajmujemy jeszcze? Jestem ceramikiem z wykształcenia, więc pracowałam w porcelanie połowę swojej kariery zawodowej, a drugą część jako w służbie zdrowia, rejestratorka medyczna. Miałam kontakt z pacjentami. Z ludźmi, praca z ludźmi. Praca z ludźmi sprawiała mi wielką przyjemność. Jest ciekawą pracą z ludźmi, ale to trzeba mieć do tego jakieś albo powołanie, albo talent, jak to nazwać, z trudną pracą z ludźmi. Trzeba umieć słuchać ludzi. O, słuszna uwaga, tak. I to wtedy nawiązuje się rozmowa, jest kontakt. On jest bardzo ważny i potrzebny. Jak się słucha kogoś. A szczególnie w przychodni ludzi, którzy cierpią. No a więc uczmy się tego bardziej. Od dzisiaj będziemy się uczyć i do następnego spotkania myślę, że bardziej będziemy na to zwracać uwagę i wrażliwi będziemy. Dziękuję bardzo. Miłe spotkanie. Bardzo miło było. Coś pojawiło się niewiadome uczucie, którego nie potrafię w tej chwili opisać słowami. To uczucie było miłe, a jednocześnie bardzo tajemnicze. On w telewizji wyglądał korzystniej. On wyglądał na takiego mężczyznę, takiego bardziej zbudowanego. Jak go dzisiaj zobaczyłam, no takie chucherko. A powiedz mi, dlaczego ty jesteś sam? Nie miałeś nigdy rodziny? No niestety, tak się jakoś złożyło, że nie było.